Truizmem jest stwierdzenie, że wspólnota mieszkaniowa jest specyficzną formą współwłasności. Współwłasność w przypadku wyodrębniania kolejnych lokali rządzi się swoimi prawami i ma naprawdę szereg odrębności w stosunku do zwykłej współwłasności. Bartłomiej Żukowski, radca prawny, zapraszam na kolejny film o prawie bez krawata. Dzisiaj o tym, czy można zlikwidować wspólnotę mieszkaniową, albo czy można się z niej wypisać. Wspólnoty mieszkaniowe funkcjonują już wiele lat. Ustawa o własności lokali z 1994 roku nie jest specjalnie obszerna, ale wzbudza wiele kontrowersji, wiele pytań, wiele wątpliwości i jest przedmiotem wielu orzeczeń sądowych. Współwłasność, jaka istnieje w przypadku wspólnot mieszkaniowych, jak powiedziałem, jest współwłasnością charakterystyczną. Nie jest to zwykła współwłasność, która jest uregulowana w kodeksie cywilnym. Jedna rzecz jest szczególnie istotna. Ustawa o własności lokali wprowadza coś takiego jak współwłasność przymusowa. Ustawa mówi, że nie można żądać zniesienia współwłasności, dopóki trwa odrębna własność lokalu. Inaczej mówiąc, jeżeli wspólnota już powstała i funkcjonuje, wyodrębniono jeden, drugi, trzeci lokal, to tutaj nie możemy znieść współwłasności i każdy nie może funkcjonować osobno. Wynika to oczywiście ze specyfiki wspólnoty mieszkaniowej i budynku, w którym funkcjonuje, a więc tego, że poza lokalami są tam części, które trudno podzielić. Klatki schodowe, dachy, elewacje, piwnice, wspólne przejścia. Jest to dosyć logiczne i oczywiste. Ale ta współwłasność i ten przepis stanowią o tym, że ta współwłasność funkcjonuje jako współwłasność właśnie przymusowa. Pomimo tego, pomimo wielu lat funkcjonowania ustawy i pomimo tak oczywistego zapisu, zdarzają się właściciele, którzy do zarządców piszą, że proszę o wypisanie mnie ze wspólnoty. Nie chcę być w tej wspólnocie, odłączam swój lokal ze wspólnoty. Właścicielom wydaje się czasami, że na przykład wykonanie odrębnego wejścia do lokalu, który jest na parterze, na przykład poprzez balkon, spowoduje, że ich lokal będzie funkcjonował odrębnie i już nie będą musieli we wspólnocie funkcjonować, a tym samym nie będą musieli uczestniczyć w kosztach zarządu nieruchomością wspólną. To nieprawda. Nie można tego zrobić i zasadą jest to, że współwłasność w nieruchomości, gdzie funkcjonuje wspólnota, nie może być zniesiona. Ale jak zwykle w systemie prawnym istnieją i od tego wyjątki. Wyjątki, o których za chwilę powiem, nie mają co prawda zastosowania zazwyczaj w nowo powstałych wspólnotach mieszkaniowych. Chodzi mi głównie o inwestycje deweloperskie, gdzie budynki są typowo przystosowane pod wyodrębnienie lokali. Są to budynki wielolokalowe, bloki i tutaj te wyjątki nie będą miały zastosowania, ale wspólnoty mieszkaniowe funkcjonują w wielu budynkach, które pierwotnie nie były w ogóle przeznaczone pod to, aby funkcjonowały w nich odrębne lokale. Są one wynikiem na przykład przebudowy domu, w którym funkcjonował kiedyś dom jednorodzinny, a powstały trzy odrębne lokale. Wyodrębniono lokale, pozostawiono klatkę schodową, ale już nikt na przykład nie zastanawiał się, czy wejście na strych z jednego lokalu położonego na ostatniej kondygnacji stanowi jakąkolwiek przeszkodę. I tutaj dochodzimy do sedna. Czy można znieść współwłasność i można, mówiąc kolokwialnie, wynieść się ze wspólnoty mieszkaniowej, czy też w żadnym wypadku nie jest to dopuszczalne? O zasadzie już mówiłem. Nie jest to dopuszczalne. Ale o wyjątku? Wyjątek jest taki, określony został w głównej mierze przez orzecznictwo. Orzecznictwo, które właśnie analizując sytuacje nietypowe, sytuacje, w których ta konstrukcja budynku była inna niż pierwotnie zakłada się dla współwłasności w ramach wspólnoty mieszkaniowej, dokonało takich ustaleń. I to wynika z orzeczeń Sądu Najwyższego, że jeżeli budynek, w którym funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, konstrukcyjnie może ulec podziałowi, wówczas można taką współwłasność znieść. Inaczej mówiąc, i to również wynika z orzecznictwa, współwłasność przymusowa dotyczy tylko tych części nieruchomości, które są niezbędne dla korzystania, które są funkcjonalnie związane. A więc jeżeli mamy jedną klatkę i trzy lokale albo więcej położone jedne nad drugim,
łączone tą jedną klatką, jednym dachem, jedną bryłą, no to tutaj możemy zapomnieć o tym, aby można było to wydzielić. Ale na przykład, jeżeli te lokale funkcjonują w budynku, który faktycznie stanowi jedną bryłę, ale powstał na przykład wskutek połączenia dwóch pierwotnie funkcjonujących odrębnie budynków, bo istnieją takie sytuacje, z jedną taką mam akurat do czynienia na bieżąco, kiedy budynek, gdzie funkcjonuje kilka lokali, został połączony parterowym łącznikiem z budynkiem jednolokalowym, w którym funkcjonuje inny lokal. Wyodrębniając lokale potraktowano to jako całość, ale funkcjonalnie są to dwa odrębne budynki. Kierując się literalnym, więc brzmieniem przepisu, o którym mówiłem na wcześniej, nie można by było tych nieruchomości podzielić. Ale dochodząc do wniosku i oczywiście udowadniając to i wykazując stosownymi dowodami, że te nieruchomości mogą funkcjonować niezależnie od siebie poprzez pionowy podział wzdłuż ścian, tworząc dwa odrębne budynki, taki podział będzie możliwy. Będziemy mogli taką współwłasność znieść, dlatego że istnieją w tym przypadku części nieruchomości, które nie są wcale niezbędne wszystkim lokalom. W jednym budynku dach będzie potrzebny jednym lokalom, w drugim już nie. Dlatego też tutaj bez szkody dla kogokolwiek, dla czyichkolwiek interesów i dla stanu, dla substancji budynku tak zwanej, będzie możliwe takie zniesienie. Wiąże się to oczywiście z tym, że trzeba będzie na nowo przeliczyć udziały w takiej nieruchomości, że na nowo trzeba będzie wyodrębnić lokale, przepraszam, sprecyzować wyodrębnienie tych lokali i zrobić całą tak zwaną papierologię, ale faktycznie możemy doprowadzić do sytuacji, w której ta wspólnota pomniejszy się. Powstaną dwie mniejsze, albo na przykład jedna wspólnota i jeden budynek jednorodzinny. Pamiętajmy więc o tym, że jeżeli budynek konstrukcyjnie daje się podzielić i mogą z niego powstać części niezależne od siebie, mogące funkcjonować niezależnie, zazwyczaj wzdłuż tej ściany pionowej, to możemy rozważać zmianę i podział takiej wspólnoty, mówiąc kolokwialnie. Oczywiście wymaga to i uchwały, wymaga to i przeliczenia udziałów, o którym mówiłem, ale jest teoretycznie możliwe i na to chciałem zwrócić uwagę. Drugi wyjątek określa artykuł 5 ustawy o własności lokali, który mówi, że jeżeli działka budowlana, na której funkcjonuje wspólnota, jest większa niż działka budowlana niezbędna do korzystania z tych lokali, to można podzielić grunt niezabudowany, znosząc jego współwłasność. Dzisiaj powstające wspólnoty no nieczęsto mają tak duży teren obok siebie, który by na to pozwalał. Zazwyczaj mamy budynek i teren przyległy niewielki, ale tak jak powiedziałem, czasami zdarza się, że teren, na którym jest budynek, jest, czy działka, na której funkcjonuje wspólnota, jest dużo, dużo większa, aniżeli potrzebna temu budynkowi. Czasami wręcz taka, że można doprowadzić do wybudowania drugiego albo i trzeciego budynku w ramach tej samej działki. Właściciele wtedy zastanawiają się, czy taka działka jest niepotrzebna. Być może warto by było tą działkę podzielić, sprzedać, uzyskane pieniądze przeznaczyć na utrzymanie swojej nieruchomości. W ten sposób, bez dodatkowych nakładów, byłoby możliwe zadbanie o swoją nieruchomość. I znowu wracamy do tego, że gdyby nie ten wyjątek, mielibyśmy współwłasność przymusową, której nie można znieść. Ale tutaj ten artykuł 5, o którym mówię, dotyczy właśnie części niezabudowanej. W tym zakresie zostawiamy budynek jako całość, on funkcjonuje dalej, a zajmujemy się tylko częściami niezabudowanymi nieruchomości, które możemy podzielić. I tutaj możemy znieść współwłasność, wyodrębnić inną działkę budowlaną i tą działkę możemy bądź sprzedać, bądź wynająć, wydzierżawić, oddać w posiadanie zależne jednemu ze współwłaścicieli, szereg możliwości, szereg korzyści, które mogą doprowadzić do zasilania na przykład naszego funduszu remontowego i pozyskania środków na utrzymanie. Po drugie, być może łatwiej taką nieruchomością będzie zarządzać. Tak więc wspólnota mieszkaniowa co do zasady nie możemy się z niej wynieść, nie możemy wziąć mieszkania na plecy i funkcjonować niezależnie, ale o tych dwóch wyjątkach warto pamiętać. Ciekawą sytuacją jest również to, czy wspólnota mieszkaniowa może przestać istnieć. Spółkę możemy zlikwidować, możemy przeprowadzić postępowanie. Właściwie współwłasność możemy zwykłą znieść, wychodząc z niej. Ale czy wspólnota może przestać istnieć? Okazuje się, że tak. Nie możemy jej zlikwidować. Nie możemy wszcząć postępowania likwidacyjnego i tego zrobić. Ale może to powstać na przykład wtedy, kiedy budynek przestanie istnieć, uległ spaleniu na przykład bądź zawaleniu. Nie mamy już odrębnej własności lokali, nie mamy wspólnoty.
Druga rzecz, w momencie, kiedy własność lokali wyodrębniona przestaje istnieć, a więc dochodzi do scalenia lokali. Były trzy, zostały scalone w jeden, odrębna własność lokali ustała wspólnota mieszkaniowa. I wreszcie przykład chyba najbardziej charakterystyczny, jednocześnie wydaje się bardzo ciekawy, sytuacja, w której lokale funkcjonują nadal, jest ich kilka, ale nie mają już odrębnych właścicieli. A więc jeden właściciel na przykład skupił wszystkie lokale w jednym budynku. I wtedy wspólnota mieszkaniowa również przestaje istnieć. Mamy do czynienia już z budynkiem, mamy do czynienia z lokalami, co prawda wyodrębnionymi, ale będącymi własnością jednego właściciela, a tym samym nie możemy mówić o wspólnocie. Być może to tylko ciekawostka, a być może kogoś z Was taki problem rzeczywiście dotyczy i być może zastanawiacie się, jak to rozwiązać. Tutaj nie ma jeszcze wypracowanego bardzo szerokiego orzecznictwa, ale generalnie przyjmuje się, że jeżeli ta współwłasność przestała istnieć, na przykład wskutek tego, że ten budynek się zawalił, przestał istnieć bądź uległ zniszczeniu, wówczas wracamy do zwykłej współwłasności. I wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem była wspólnota, staje się przedmiotem praw i obowiązków współwłasności zwykłej, która powstaje z mocy prawa, z mocy samego prawa, bez postępowania likwidacyjnego i bez umowy. A więc co warto zapamiętać? Warto zapamiętać, że jeżeli mamy bardzo dużą działkę funkcjonującą w ramach wspólnoty mieszkaniowej, to może warto się zastanowić, czy tej działki nie podzielić, nie wyodrębnić, bo jest to możliwe. Czy jeżeli wspólnota, która powstała z takich czy innych przyczyn, zawirowań dziejowych tak zwanych i historii nie do końca dla nas jasnych, powoduje, że funkcjonują dwa odrębne budynki, których na przykład stan jest różny, a musimy partycypować właściciele jednym w stanie drugim, właściciele jednych lokali w stanie budynku drugiego. Czy tutaj nie warto zastanowić się nad tym, aby taką wspólność znieść, i to byłoby możliwe, doprowadzając do zracjonalizowania funkcjonowania wspólnoty i do zracjonalizowania wydatków z nią związanych. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, mam nadzieję, że również te informacje okazały się dla Was pożyteczne albo chociażby ciekawe. Zapraszam do śledzenia kanału i do jego subskrybowania. Dziękuję, pozdrawiam.